To jest historia autentyczna, prawda, tak. Panie Mirosławo? Tak, to jest książka o faktach na faktach. Tak się wydarzyło. Pewna osoba, którą znam, mężczyzna, to jest Wrocławski Rzek, mieszkający w Stanach, jest bohaterem tej opowieści. Oczywiście imiona są zmienione, miejsca również, ale rzecz działa się w Stanach Zjednoczonych przed laty i ta historia tego człowieka spotkała. I kiedy go poznałam i żeśmy się zaprzyjaźnili, to on mi powiedział, opowiem ci moją historię. To jest pan, który w tej chwili jest po 70, jest wdowcem, jest profesorem Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, wykłada matematykę i fizykę. Jest bardzo taki życzliwy i otwarty i nawiązuje różne kontakty z ludźmi i w ten sposób żeśmy się zaprzyjaźnili przez te moje, powiedzmy, stosunki z wrocławskimi Żydami. I kiedy Ilan, bo on ma na imię Ilan, a bohater ma na imię Alan, opowiedział mi tę historię, byłam szczęśnięta. I nasiłam ją w zasadzie w sercu jakieś 10 lat. I kiedy zaczęłam już tak pisać właśnie intensywnie książki, pomyślałam, że to jest historia, którą trzeba by było opisać, bo to jest życie, bo to się wydarzyło, to było naprawdę. I rozmawialiśmy i ja do niego wymyśliłam, ja chciałabym opisać Twoją historię. Czy Ty masz coś przeciwko temu? Wiadomo, że zmienię imiona, miejsca i ubiorę to w taką fikcję literacką, ale to, co się wydarzyło, to będzie w tej książce zawarte. On oczywiście powiedział, ja wiem, że to zrobisz dobrze, pisz. No i ta książka się ukazała i wysłałam mu tą książkę. Jego dzieci nie mogą przeczytać, one nie mówią po polsku akurat. Ale on ją przeczytał i powiedział, że to zrobiłaś dobrze. Ta książka to jest 6 rozdziałów. Każdy rozdział opowiada historię jednej z tych postaci. Czy to było takie zamierzone? To jest widziana oczami tych sześciu. To się praktycznie powtarza, ale jest za każdym razem opowiada to ktoś inny, tak? Którego ta historia dotknęła. To było takie zamierzone? No tak sobie to wymyśliłam. Tak, ja pomyślałam, że każdy widział to na pewno inaczej. On jako osoba, którego to dotknęła, szerzył to najmocniej, bo on musiał stać się matką i ojcem w jednej chwili, bo na tym spoczęło ciężar wychowania dzieci. Więc chciałam to tak oddać, jak on to przeżył, jak on to widział. A później sobie pomyślałam, że dwie dziewczynki, dwie córki, które ta tragedia również dotknęła, też to przeżyły, bo to dotyczyło ich matki. Więc różnica między dziewczynkami była spora, więc na pewno też przeżyły to inaczej. Ta starsza, która mamę pamiętała, na pewno wielki ból, wielki żal za kimś, kogo się bardzo kochała, a ta młodsza mamę nie znała, no bo ona jej nawet nie pamiętała. Ją tak wychowywała niania. I ona pisze o takim żalu, o tym, że ma tą fotografię i patrzy na tą matkę i wyobraża sobie, jak ta mama by ją tuliła. Jest na pewno taki żal, taka tęsknota, ale te uczucia takie ona już przełożyła do swojej niani. I potem jest następna kobieta, bo pokazała się w życiu tego mężczyzny, kiedy zabrakło mu tej żony. Pokazała się następna kobieta, Niemka. I w zasadzie mogliby stworzyć nową rodzinę i fajnie sobie żyć, ale te dzieci tej Niemki nie zaakceptowały. I ona, z jej punktu widzenia, ona opowiada, co ona czuła, co straciła, co mogła mieć, ale że też go rozumie. No i jest Niania, która nagle pojawiła się w tym domu, która musiała opiekować się dziewczynkami. Dziewczyny dorastają, są różne problemy wychowawcze. Ta Niania z tym musi sobie poradzić. W ten sposób sobie to wymyśliłam, że właśnie każda osoba stawi to ze swojego punktu widzenia. W oddali pachniał ocean. Taki tytuł. Taki jest tytuł, bo ale każda z tych postaci, ja sobie zaznaczyłam, padają takie słowa, jak ważny był ocean w ich życiu.
prawda? Mieszka, tak, one mieszkają nad oceanem, więc prawie się wychowują, te dziewczynki chodzą na ten ocean, spacerują. Kiedy są w jakiejś odwodni, to zjeżdżają się temu oceanowi. Kiedy trawi je ból, one też idą na ten ocean i żalają się, one chcą się zatopić w tym oceanie. One, każda inaczej widzi ten ocean i sobie wymyśliłam, że ten ocean, który nawet nie widziałam, to jest moja wyobraźnia, będzie takim spowiednikiem, albo taką osobą i przyjazną, i niekonieczną. I jest kilka... Tak, ja tutaj może zacytuję. Ciągle jednak lubiłam ocean, bo to opowiada Laura, córka. I chociaż on się zmienił, to ja go zrozumiałam. Miałam nieodparte wrażenie, że tylko on przyjmował mnie taką, jaka jestem. Nie lepszą, nie gorszą. Ocean był mi przyjacielem. Zastępował mi mamę, z jedną tylko różnicą. Nie przytulał mnie tak, jak robiła to ona. Tak, bo kiedy mamy zabrakło, no to ona chodziła na ten ocean i wyżalała się. Czuła, że ten ocean ją rozumie. I ją przyjmował taką, jaką była. Adam. Obydwoje uwielbialiśmy ocean. Był naszym lustrem i odbiciem, naszym spowiednikiem i przyjacielem, który dochowa każdej tajemnicy. Towarzyszył naszym narodzinom, patrzył na nas, gdy budowaliśmy zamki z piasku, gdy biegaliśmy wzdłuż jego brzegu w pogoni za ptakami i gdy zbieraliśmy muszle wyrzucone przez fale. I to chyba te muszle tutaj... Tak sobie pomyślałam, się że tak, muszle akurat przywiózł mój syn z wyspy Man i siostra mi przywiozła też z Pacyfiku, przysłała mi rzeczywiście. Sobie pomyślałam, że to będzie taka fajna dekoracja, ale wracając do oceanu, to oni rzeczywiście mieszkali nad oceanem. Kiedy ja pisałam tę książkę, to ja kontaktowałam się z Alanem. Kontaktowałam się z moją siostrą, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, bo nie chciałam popełnić żadnego fapa w książce. To Alan opowiadał mi zawsze, że koło jego domu rosną drzewa mandarynek i cytryn i one też są tutaj w tej książce. Chciałam, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Więc konsultowałam się też z Włodkiem, który był w Stanach Zjednoczonych dwa razy, który ma we Stanach Zjednoczonych ma w jednym paluszku. Więc filmowaliśmy, żeby to wszystko się po prostu zgadzało. I jeszcze jeden cytat dotyczący oceanu, tym razem Liza. Córka ta młodsza. Bo ocean ma duszę i ducha, który nad nią czuwa. Czuwa też nad wszystkimi, którzy utopili się w jego otchłaniach i falach. Być może czuwał nad moją mamą, ale tego nie dowiedziałam się nigdy. Tak, bo ona akurat swojej mamy nie pamiętała. I tutaj są też takie sytuacje, kiedy dziewczyny dorastają, kiedy narażone są na różne przeciwności, różne niebezpieczeństwa. I ten Alan, który był i który nie był, no, musiał nad tym wszystkim czuwać. I tu jest jedna córka, która jest trochę inna niż on by chciał, ale nigdy dzieci nie są takie, jakie my byśmy chcieli. Więc już na koniec książki jest takie pogodzenie się z tym, że ona prowadzi inne życie, że poszła swoją drogą. Ona organizuje urodziny i na tych urodzinach są wszyscy i to jest takie, tak można powiedzieć, optymistyczne zakończenie tej historii. Bo dzisiaj on mówi, ja mówię też, że on wygrał, on sprawdził się, on zdał ten egzamin takiego trudnego życia. Nie będę mówiła, co się stało, trzeba przeczytać. A teraz chciałabym porozmawiać o nietypowej książce, którą pani napisała. Szczerze mówiąc, gdyby nie było tutaj pani nazwiska i ktoś dałby mi tą książkę, to bym w życiu nie wpadła na to, że to pani jest autorką. Tak, pani Hanika powiedziała, jak do mnie zadzwoniła chyba 3 dni temu, mówi pani Mirko, ale ptaki? Nie chciałam wierzyć, że to pani książka.
A to jest, jednak, jest. Ja wejdę jeszcze w słowo, od razu powiem, że mój Włodek twierdzi i ma rację, że pisarz musi doświadczyć wszystkiego. No tak, czytam książki Twardocha, pani Jelinek, czytam książki różnych takich autorów, gdzie używają języka, można powiedzieć, kontrowersyjnego, czasami bulwersującego nawet. Ja sobie zawsze mówiłam, że chyba nie potrafiłabym tak pisać, bo ja chcę być taka ułożona i taka grzeczna w tym pisaniu. Ale Włodek mi powiedział, że nie, że właśnie pisarz powinien posmakować wszystkiego, żeby wiedzieć, czym mu jest najlepiej. Kiedy przyszedł pomysł na tę książkę, to właśnie dzięki Włodkowi ona jest taka troszeczkę jakby pierwsza. No tak, bo o czym? Ptaki to jest historia mężczyzn. Tak, ja chciałam opowiedziana z punktu widzenia mężczyzny. Mężczyzny, tak, tak. No, którego buzuje testosteron. On jest młodym, ma 30 lat, więc to buzuje. Nie ma co się oszukiwać. Szczerze mówiąc, na początku no, byłam taka niezbyt przychylnie nastawiona do tego bohatera. Dopiero z czasem się przekonałam, że to były tylko takie pozory. Bo pozory mówią o tym, że to jest taki facet, typowy facet, taki trochę może macho, nie wiem, taki, który wykorzystuje te kobiety. Ale jak powiedziała moja przyjaciółka Grażynka, trzeba się dobrze doczytać, żeby zobaczyć, że on jest dobry. Bo on kocha swoją matkę, bo on tej matce przyprowadza pieska, kiedy jest jej źle, bo on na nią się obraża, że ona zwraca mu bez przerwy uwagę, ale w gruncie rzeczy podchodzi do niej i całuje ją na przykład w czoło. Więc to nie może być dobry syn, to nie może być zły syn. To na pewno jest kwiaty, różowe kwiaty, tak. Ja wie, że mama lubi różowe. Tak. Ale tam był też taki wątek, kiedy opiekował się kobietą, która zachorowała. Tak. I to też bardzo przeżył. Tak. Bardzo to przeżył. Miał nawet taki wątek z alkoholem, prawda? Tak, tak. No, tak. Są gdy już się on załamuje, tak? Myśli, że nic mu w życiu nie wychodzi. Nie może sobie znaleźć odpowiedniej kobiety. Mieszka u mamusi, stary facet, więc popada później trochę w ten może alkoholizm. Ale w gruncie rzeczy... No w gruncie rzeczy jednak... Wychodzi z tego. Tak, zjawia się osoba, która go rozumie. Tak, rozumie i no... Dociera do niego, że... Na pierwsze takie wrażenie może nie jest taka, jaka by sobie wymarzył, tak, prawda? Tak. Ale ona się zmienia i on to jednak dostrzega. I on się zmienia przede wszystkim. Tak, on się też zmienia. Pani Mirzowo, czy pisząc tą książkę, to nie wiem, z obserwacji, z jakichś rozmów pani korzystała? Ja, przez taki moment to sobie pomyślałam, bo rozmawiałam z moją koleżanką. Ja mieszka ze mną syn i z nią mieszka też syn. Ja powiedziałam, wiesz, ale to nie jest tylko problem u nas w Polsce, że dzieci mieszkają z rodzicami. Że jak porozmawiasz, tak jak ja rozmawiam za granicą, to wszędzie jest podobnie, że czasami te dzieci, chociażby chciały, to nie mogą zamieszkać same, bo albo na mało zarabiają, albo są za wysokie czynsze, albo szuka tej kobiety i nie znajduje takiej właściwej, więc nie mogą na nią zamieszkać, nie mogą tam spełniać swoich jakichś wspólnych marzeń. I to nie tylko jest u mnie, ja czuję, że to jest taki problem jakiś bardzo ogólny. I oglądałam w telewizji też jakiś program, gdzie ten temat był taki poruszony. Ja sobie pomyślałam, że tak obserwuję mojego syna. Trochę wiem, nie wyjeżdżałam za granicę, widziałam stosunki dzieci, rodziców w Izraelu, na przykład tych bardzo dużo. I jak rozmawialiśmy, to było wszędzie tak bardzo podobnie. Ale my sobie tak ładnie z panią Haniką tutaj rozmawiamy i ktoś pomyśli, jaka fajna książka. Książka jest. Bardzo fajna. Nie typowa, ale naprawdę innym językiem. Tak, innym językiem. No i przede wszystkim z punktu widzenia mężczyzn. A pisała to kobieta. Tak, ten mężczyzna goni. Poznaje ciągle kobiety. Różne. I nauczycielki sklepowe i takie, siaką. Sam nie wie, jaka to ma być kobieta. A to ma być kobieta taką, jaką on sobie wymarzył.
I ma wiele tych kobiet. I tutaj mówię o takich też stosunkach damsko-męskich, używając takiego właśnie często języka, jakim posługują się mężczyźni, gdy są w swoim towarzystwie. No wtedy tam padają różne takie sformułowania i ja właśnie pomyślałam sobie, że chcę napisać w ten sposób właśnie. I wyszła naprawdę niezwykła książka. Wyszła niezwykła książka, tak. Wiele koleżanek moich, które czytały już tą książkę, to dzwoniło do mnie, tak jak pani Halinka. To ty, wiesz, to nie chcę wierzyć, że to ty napisałaś tą książkę. No skąd w tobie to się wzięło wszystko? Ale chcę państwu powiedzieć, że tak jak już tu wspomniałam, ja sięgam do różnych autorów i właśnie do takich też trochę bulwersujących, czy takich z językiem takim ekstrawaganckim, jakimś niepopularnym może nawet. I to są dla mnie jakieś takie nowe. Ja chcę wtedy troszeczkę też popróbować, tak pomieszać to wszystko. Tak. Staram się, żeby każda moja książka była jednak trochę inna. No i to jest naprawdę bardzo zachęcamy do osoby, które nie czytały, do przeczytania tych książek. Tak, taki tytuł trzeba. Dlatego tak jak przy oceanie, tytuł mówi, że w oddali pachnie ocean, bo ten ocean jest tak jakby też obecny przy tej tragedii, on spogląda na nią. Tak tutaj historia tego młodego człowieka to też jest historia, którą obserwują ptaki na parapecie. On idzie i widzi jakieś ptaki na drutach elektrycznych, się zastanawia, tak, na rzeczy, na tym. Co robią te ptaki, że ten prąd ich tam nie razi, że te ptaki są obecne też w jego życiu. One się zmieniają, prawda? Przez 4 pory roku są za każdym razem jakieś inne ptaki. Tak, tak. Wiadomo o tych ptakach. I o tych ptakach jeszcze wspomnę, jak będziemy mówić o innych książkach. Bo te ptaki towarzyszą mi. Lubię bardzo obserwować ptaki i lubię, poznaję różne gatunki tych ptaków z tego względu, że pisząc o nich trzeba o nich coś wiedzieć. Tak. A teraz może przejdziemy do, no to już taka bardziej typowa pani opowiadania poetyckie, ale pani Mirosławo, no ja już kilka książek pani przeczytała. Stwierdziłam, że te są takie bardzo smutne. Bardzo dużo tutaj jest zawartych właśnie takich smutnych historii. Nie wiem, tak sobie pomyślałam, no takich jesiennych, tak. Na tą porę roku teraz. Ja tutaj nawet sobie zaznaczyłam, nie wiem, czy to w jaki sposób pani tutaj przedstawia te różne sytuacje i ten zbiór, czy na to miała wpływ pandemia, to co się dzieje na świecie. Tak, bo to tak właśnie dużo tutaj jest takich zawartych przemyśleń. Tak, bo to był taki okres, jak sami wiemy, no, pandemia. Parę osób odeszło z tego świata i to były bliskie dla mnie osoby i ja ich śmierć bardzo przeżywałam. I często zdarzało się tak, jak zmarła nasza pani Basia Nowakowska, która była taką moją starszą trochę, ale taką bliską przyjaciółką, do której chodziliśmy na obiadki i która brała udział też w moich wieczorach tutaj w bibliotece poświęconych włocławskim Żydom. I tak mi się smutno zrobiło, bo zabrakło znowu kogoś. Ciągle ktoś odchodzi z naszego tutaj bliskiego życia. Pani Basia opowiadała mi dużo historii, opowiadała o swojej wnuczce, która była dla niej droga i kiedy odeszła pani Basia, to napisałam też takie pożegnalne opowiadanie. I to ono jest może nie smutne, to ono jest nostalgiczne, bo to jest taki żal, że tej osoby już nie będzie, że ona nas nie wspomni, że nie będziemy mogli się spotykać. No. Przychodzi taki czas, że tak rzeczywiście jest, ale no to jest jednak trochę smutne. Tutaj jest takie opowiadanie,
ośrodkował ludzi, nie zważając na ich wiek, młodych, starych. Przyszedł nagle, zaatakował, poraził nerwy, zabrał siły i pozostawił bez możliwości obrony. Ogłuszył, powalił na ziemię, był bezduszny, biegał po polach, po polanach i łąkach, ścinając kwiaty, piękne, lekkie i przejrzyste. Ścinał kosą i niegroźne mu były wiatry i wichury. Ludzie mówili, że nie potrzeba wojny. Zaraza sama przerzeć ludzi, zostawi tylko tych najsilniejszych. Tak, bo kiedy ten pomnik panował, to ja jeszcze pracowałam, a ja rejestrowałam zgony, więc to jest taka lekko przygnębiająca praca jednak dla kogoś, kto może inaczej czuje, albo jest trochę wrażliwy bardziej niż inni. I to w jakiś sposób wpływało na pewno. No i oczywiście jeszcze jeden, ale ten już dotyczy ostatnich, znaczy tych wydarzeń z ubiegłego roku. Człowiek zdolny jest do najwyższych poświęceń, ale człowiek potrafi być też i bestią. Rosyjskie bestie mordują niewinnych ludzi, gwałcą dzieci, dopuszczają się zbrodni, jakich mój umysł nigdy nie potrafiłby ogarnąć. To, co się dzieje, przychodzi ludzkie wyobrażenie. Nie śpię, w nocy budzę się wystraszona. Nie mogę patrzeć na drastyczne obrazy w telewizji, nie mogę spokojnie żyć. Serce każdej matki pęka, gdy słyszy, że giną niemowlęta, dzieci, ludzie starzy i chorzy. Gdzie jest Bóg miłosierny? Gdzie jest sprawiedliwość i opatrzność? No tak, na pewno każdy z nas się zastanawia, nie jesteśmy odporni na tego rodzaju rzeczy. No, wojna, gdyby nie była, zawsze jest wojną, to jest zło. No przeżywam to w jakiś sposób, silnie się potem. Mam taką chyba wyobraźnię bardzo plastyczną, bo te sny są tak jakby filmy fabularne, bo też wtedy nie mogę spać. Często biorę coś do pisania i wtedy powstają takie różne rzeczy, albo po prostu od jakiegoś czasu nie słucham wiadomości, czyli telewizora nie włączam. Popytam się później Włodka, co się dzieje na świecie, a on mi zdaje relacje. Jak ja za dwa dni przeczytałam sama w internecie, że obcięto głowy dzieciom na przykład, to mówię, dlaczego ty mi tego nie powiedziałeś? On mówi, bo wiedziałem, że ty będziesz to przeżywała. No, rzeczywiście tak jest, że chyba ciągle jestem nieodporna na takie rzeczy. I to też potem jest no, tak. Temu, tak no, bo jest i bardzo dużo jest tutaj i o tej kobiecie, która została utopiona tak. Przez chłopców, którzy sobie żart zrobili. Dużo tych opowiadań jest opartych właśnie na faktach. Są historie kiedyś gdzieś tam z mojej młodości miały miejsce i one we mnie tak drzemały. A teraz, kiedy ja piszę, to wszystko się tak wychodzi zewnętrznie i ja tworzę z tego właśnie takie opowiadania. Tak jak jest też opowiadanie Kawa u Jana Kastrowicza. To jest takich wakacyjnych. Wakacyjne to jest takie piękne wspomnienie, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że na dzisiejsze spotkanie specjalnie przyjechała tu moja przyjaciółka z gór, właśnie ja poznałam razem z mężem. Poznałyśmy się przez Facebooka. Dwa lata temu żeśmy się zobaczyły, bo ja tam byłam w górach i tak jakoś mi zaiskrzyło. I kiedy pojechaliśmy do Grażynki Jacka, do Zakopanego, oni nas zabrali właśnie do domu Jana Kastrowicza. I to było niesamowite, bo deszcz lał. Było lato. Tym pan czerwony przed domem. Weszliśmy do środka, a tam była grupa młodych Ukraińców, która mi zajęła się pani, która opiekowała się tym domem. I my mieliśmy to szczęście, że ona nas zaprosiła do tego stołu na herbatę. I opowiadali. I żeśmy stworzyli taką ala rodzinę, teraz, natychmiast, z tymi Ukraińcami, z tą kobietą i my w czwórkę. I ja po prostu się poczułam tak, jakby ten Kastrowicz tam był. Wyobraziłam sobie, ona tak pięknie opowiadała. Grażynka też o to wszystko tak zadbała bardzo.
że jak przyjechałam do domu, to oczywiście musiałam to wszystko opisać, natchniona, udowodniona. Wysłałam ten tekst potem do Szpilotu i do mojej przestrzeni kultury i oczywiście te teksty ukazały się. I uważam, że to jest bardzo fajny, taki ciepły tekst. Bo to była najlepsza kawa z milionów wypitych kaw. Aromatyczna w atmosferze liryki. Liryczna w otuleniu i uwielbieniu poezji. Eteryczna, jak migdały wiosenną porą. Kawa z tobą. Tak się kończy to opowiadanie. O kawie dużo napisałam, jeszcze jedno też opowiadanie. To jest taki tekst, który napisałam pod wpływem znajomości z internetu. Takich pozytywnych, z takich, które się dobrze kończą, bo niektóre tutaj źle się kończą opowiadań, jest Polna 2. Tak. To też jest autentyczna historia. Tak, to jest moja babcia, kochana. Ach. Moja babcia mieszkała na Polnej 2. Już niestety jej nie ma, ale to była taka osoba, do której zawsze jechałam i tęskniłam za nią. I ona mnie też kochała. To się czuło. I ten adres, no to jest takim adresem tej mojej babci, który pozostaje we mnie i na pewno pozostanie do końca. I tam dużo jest właśnie z życia mojej babci. Dom jest jej opisany, obóz jest opisany. To są takie powroty do dzieciństwa. Teraz chciałabym, żebyśmy przeszły do kolejne już książki dotyczące historii wrocławskich Żydów. Tak. Ale wydaje mi się, to jest tam troszeczkę pod koniec jako poezja. A ja bym chciała zacząć. Mhm. To ja może w międzyczasie powiem, że to jest trzecia książka poświęcona wrocławskim Żydom. Pierwsza to była Utkane sercem wrocławskim Żydom, druga Pamięci wrocławskich Żydów i ta trzecia książeczka Odeszły niczym mgła wrocławskim Żydom. To jest książka, która powstała w rok po drugiej książeczce, czyli byłam bardzo pracowita. Usłyszałam wiele nowych historii i ludzie, którzy już odchodzą, bo niedawno zmarł pan Efraim Pieronka, który był bohaterem mojego opowiadania pod tytułem Głupi Żydek. Opowiedział mi znowu nowe opowiadania. Zwrócił się do mnie Marek Strożyński ze Stanów Zjednoczonych, który wiedział, że ja byłam zaprzyjaźniona z Abramkiem, a Abramek był zaprzyjaźniony z jego ojcem Rachminem. I opowiedział mi znowu nowe historie. Ja to szybko spisywałam. Nie tylko, że chciałam szybko to spisać, tylko dlatego, że mój mózg tak pracował, że był przygotowany na przyjmowanie wszystkich tych historii, bo wiedziałam, że to jest ostatni moment, że tych ludzi jest coraz mniej. Jeśli teraz mi się to nie uda, no to nie wiem, może za jakiś czas też bym to przeczytała. No. Historia. Mhm. Opowiem ci historię tamtych czasów, tamtych ludzi, spacerujących po ogrodzie saskim w słońcu lata, modlących się w starej wielkiej synagodze, handlujących teraźniejszością. Opowiem ci o łzach i strachu, które są nie do powiedzenia, bo bolą bólem zadawanym z wnętrza zła, tak bez przyczyny i bez powodu. Opowiem ci o ludziach, którzy kochali to miasto nie mniej niż my. Kochani mocno, żarliwie, mieszkając nad Wisłą, pani wysłuchała tych opowieści i przeniosła je w taką formę drukowaną. Dzięki pani ich historia będzie znana innym ludziom, nie zginie. No ja mam taką nadzieję, dlatego też jestem w szkołach w Wrocławku i poza Wrocławkiem wielu i opowiadam młodym ludziom o tym, że tu kiedyś Wrocławek był miastem wielokulturowym, że oprócz Polaków byli Żydzi, byli Niemcy, byli Rosjanie. W małym procencie i nie ma porównania w stosunku do społeczności żydowskiej, ponieważ ona no, co czwarty, piąty, no to we Wrocławku był Żyd. Więc myślę, że trochę mi się to też należy, a ja czułam taką chyba potrzebę
i los zetknął mnie z Abramkiem, zaczęłam robić to, co robię. I w tej książce jest dużo tekstów o tej części Żydów, którzy przeżyli Holokaust, którzy wrócili do Wrocławka, była to mała grupa, bo jakieś 200-220 osób i chcieli sobie życie tu ułożyć na nowo. No niekoniecznie im to było dane, tak jak wiemy w 1957-1968, a tak jak Mark czy inni wyjechali w 72 czy nawet w 79 i tych Żydów już wcale nie ma. Ale Mark mi opowiadał o Starym Moście, Mark mi opowiadał o dworcu z duszą, którego też nie ma już chyba 1983 roku. Opowiadał mi o Makarów, czy Makarów, w którym ja jako młoda dziewczyna trenowałam koszykówkę w klubie Włocławia i nawet nie wiedziałam, że to jest klub Makarów. Dopiero potem, po latach, okazało się, że ja tam byłam, czułam ducha tego pomieszczenia. Że pamiętam odgłosy tej piłki, pamiętam jak żeśmy się mijali z chłopcami na korytarzu, kiedy się szło pod prysznic. To była dla mnie taka rewelacja, że ja już będąc młoda, stykałam dziś z tą kulturą, bo jak pracowałam, a moją pierwszą pracą była praca w Polskim Czerwonym Krzyżu, to wynajmowaliśmy salę na dawnej, szerokiej, obecnej ulicy 3 maja 15, gdzie był klub społeczno-kulturalny Żydów Polskich. I ja wtedy nie wiedziałam, że to było pomieszczenie należące do Żydów Wrocławka, a my tam tylko wynajmowaliśmy salę, żeby robić spotkania z siostrami pogotowia PCK. I pamiętam jak dziś, że z koleżanką Danusią poszliśmy do pierwszego pomieszczenia, tam były takie regały i książki. Książki grube, w skórkowych oprawach, ze złoceniami, literami złotymi. I kiedy się książeczkę otwierało, to takie cieniutki pergaminowe, aż był papier. I te literki to były takie dziwne znaki. Ja pamiętam, że do niej powiedziałam, zobacz, jakie dziwne księgi. Tak się przypatrywałam tym księgom, ale księgi jak to księgi. Dopiero po latach, kiedy właśnie Abram przyjechał, żeśmy poszli na spacer i on mi powiedział i pokazał, że tu w tym to okno, to było towarzystwo, to ja mówię, tu? Przecież ja tutaj to przechodziłam. I się okazało, dopiero zaczęły mi się otwierać te moje klepeczki różne i przypominać mi się to wszystko. Zaczęło tak, tak. Już wtedy miałam jakiś taki, gdzieś tam się obok tej kultury przechodziłam. I to wszystko postanowiłam, że napiszę o tym dworcu. Napiszę o moście, napiszę o klubie Makabi, napiszę o ogródku kolejowym. Ogródek kolejowy ja znałam z opowieści od Lucjana Kalmanowicza, który przed laty mi powiedział, chodziliśmy do ogródka kolejowego, gdzie się piło oranżadę i usta się barwiły na czerwony kolor. A wie jaki ogródek kolejowy? No tam, gdzie była fabryka papieru, był pana Grunlanda, z tyłu był ogródek kolejowy. I później poznałam Alicję, która jest wnuczką pana Grunlanda, która żyje do dzisiaj, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Piszemy do siebie cudowne listy. I ona mi powiedziała, wiesz, ja nie wiedziałam, że to się nazywało ogródek kolejowy. Był tam ogród, owszem, i był wielki orzech. I kiedy my już tam nie mieszkaliśmy i mówi, po wojnie Niemców, już ten, no, nie było Niemców, po wojnie, to tam był pan Alojze, on był opiekunem naszego domu i ogrodu. Ja się go zapytałam, czy te orzechy to jeszcze jest, czy ścieli to drzewo. On przysłał mi, mówi, orzech. Ja sobie przypominałam te czasy, z tym biegałam jako dziewczynka. I ona pisze do mnie, Mirosika, co ci przyszło do głowy? O ogródku naszym będziesz pisała. A ja napisałam z tego takie ładne opowiadanie, bo takie sentymentalne, myślę sobie, bo wspominam też tam rodzinę pana Izaaka Józefa Grunlanda, który był przemysłowcem, filantropem, człowiekiem wielkiego serca, znany tutaj w Wrocławku, nie tylko wśród społeczności żydowskiej, ale również polskiej, który no niestety na Syberii zmarł z wycieńczenia, z głodu, został zapamiętać. Była zima i nawet dzisiaj nie wiadomo, gdzie jego grób jest. Ale żyła Alicja, która mi o tym wszystkim opowiadała i ona się strasznie cieszy, bo ta pamięć o tej
jego rodzinę, bo on był właścicielem dwóch fabryk, steli naszej, gdzie kawę złożoną produkowano i fabryki linii dustu stalowego. Więc człowiek przemysłowiec, który on i wielu zresztą jeszcze innych, bo to jest temat na osobne spotkanie o kulturze żydowskiej, tak wiele dla tego miasta zrobili. A ja się cieszę, bo myślę sobie, że chyba nie ma w zasadzie książek. Jest książka pani Anety Baranowskiej, która pisze o okresie II wojny światowej. O tym, jak to było we Wrocławku, o tym wspomina też po wojnie, ale to są takie dane jak najbardziej może statystyczne niż historie takie z krwi i kości, bo tu są konkretne osoby. Tak. Pierwszy utwór z tej książki Odeszli niczym mgła, sentymentalny spacer śladami żydowskich mieszkańców Wrocławka. Czy on powstał w wyniku tych spacerów, które pani zawsze we wrześniu organizuje? Tak, bo Fundacja Ari do mnie się zwróciła, czy bym nie prowadziła takiego, że przekład takiego spaceru śladami właśnie żydowskich mieszkańców, czy w ogóle życia żydowskiego tutaj we Wrocławku. Więc ja sobie postanowiłam i tak stworzyłam taki sentymentalny spacer, które wskazuje miejsca związane ze społecznością żydowską, konkretne osoby, bo mamy kim się szczycić, bo mamy Tadeusza Reichsteina, Nagistę, mamy Henryka Teifla, który był psychiatrą i psychologiem światowej sławy, mamy dom, w którym mieszkał Marcel Rajch-Ranicki, mamy Jakuba Bukowskiego, pisarza od nas tutaj z Wrocławka, no, mamy tysiące innych osób, o których warto które tworzyły tę całą społeczność. Tak się kończy to opowiadanie. Kończymy nasz spacer ogarnięci nostalgią, bo jest nam żal, że nie ma już u nas Żydów, którzy byli nam braćmi w wierze, dobrymi sąsiadami i przyjaciółmi. Urozmaicali krajobraz naszego miasta, wzbogacając je swoją pracą, nauką, handlem i kulturą. A Ogród Saski stoi jak kiedyś, zapraszając w swoje progi. Posyła nam serdeczne uśmiechy już z daleka, czyli dawno, znaczy obecny Plac Wolności. Tak, tak jest. Ten plac, gdzie każda z nas przychodziła, czy każdy rodzice przychodzili do swoich dzieci. Ja mam tam jak z moją trójką dzieci się przychodziło i robiło się zdjęcia albo na ławeczkach, albo na sztucznym słoniu. Albo na koniku. Albo na koniku. To jest właśnie ten Saski Ogród. Ja pomyślałam sobie, że to będzie to miejsce, z którego zacznę swój spacer. I przypomnę, że tutaj przychodzili Polacy, przychodzili Żydzi, nikomu nic nie przeszkadzało. Myślę sobie, że my tutaj we Wrocławku, bo Cynki zawsze jest i będzie, ale o tym ja nie mówię, tylko mówimy o tych dobrosąsiedzkich takich stosunkach. Bardzo często na moich spotkaniach podchodziły do mnie osoby, które opowiadały, bo my mieliśmy sąsiadów Żydów, bo się z nimi przyjaźniliśmy. Bo myślę sobie, że akurat ten antysemityzm tutaj u nas, czy te prześladowania nie były tak silne jak w innych, tak. Wiadomo, że ta społeczność zaginęła, że między wymordowali Żydów i to jest cała historia. I tu też jest sporo materiałów na temat Holokaustu czy czasów II wojny światowej. Jest tu też opowiadanie Tilly Gutowskiej. Tyle poznałam osobiście, kiedy byłam w Izraelu, to Abraham starał się, żebym jak najwięcej tych ludzi poznawała, bo oni, żeby opowiadali tej ze swojej historii, być może kiedyś. Wtedy jeszcze nie myśleliśmy, że ja będę książki wydawała. Ale Tila też była taka zamknięta, bo jej tata był rabinem, modlili się w domu i ktoś z Polaków doniósł, przyjechali Niemcy i zamordowali tych ludzi zakopani na ulicy Łęckiej 69. Nic o tym nic nie wiedział, nie mówił, ale tak wzruszyło, że ja też o tym nie napisałam. Ale Tila zawsze tam mówiła, to są Hania Kaliska, też Wrocławka, też tak mówiła, że ty piszesz mega wrażliwie, że no pięknie piszesz. Ja to wszędzie powtarzam, bo to jest taka oczywista dla mnie prawda, ale ty nie wiesz, nie masz pojęcia,
co to znaczy bać się o życie. Co to jest, jak matka patrzy, jak mordują jej dziecko, albo jak dzieci patrzą, jak zabijają mu mamę. No myślę sobie, że rzeczywiście można o tym mówić w jakiś sposób, że ja to robię wrażliwie, ale no, pewno w jakiś sposób sobie to wyobrażam, ale nie chciałabym w takiej sytuacji być, a niestety wiele ludzi było. Dopiero z czasem, kiedy ja napisałam jeszcze więcej, kiedy z nimi rozmawiałam, to Tyra do mnie powiedziała, wiesz co, ja napisałam takie opowiadanie, ale ono jest chyba nic nie warte. A ja je przeczytałam. Tyra, ty nawet nie wiesz, co ty napisałaś, jakie to jest ważne. Ono kilkanaście lat u mnie w komputerze to opowiadanie było. Dopiero w tym roku ja je opublikowałam, bo to jest opowiadanie październik 1939. To jest sytuacja, kiedy wchodzą do Wrocławka Niemcy i co on wtedy robi? Ona pisze, jak ona się bała. To są nowe paragrafy, że Niemcy wprowadzają nakazy i zakazy, że tam tego nie wolno, tam tego nie wolno. Chodzą do ich mieszkań, zabierają im cokolwiek im się chce i przychodzi piątek, szabas i ona do swojej mamy mówi, że przyjdą do ich domu, zabiorą biały obóz. Jak one będą się wtedy modliły przy tym stole? Tak jest, biały obóz, stół, menora i się modlą. A jej mama powiedziała, głupia ty, niech oni zabiorą co chcą, niech zabiorą ten biały obóz, żeby nam tylko życie zostawiło. Ta dziewczynka sobie nie zdawała wtedy jeszcze sprawy. Nastoletnim dzieckiem, że ci Niemcy to mordują, że jest plan zagłady, że dostają. No ona miała nadzieję, że nie, że może nie, no bo nikt nikomu złego nie zrobiła. Potem byliśmy już w takim dobrym kontakcie i Tyla mi wiele też opowiadała, Ola i inne dziewczyny, jak mieszkały nad Wisłą, jak chodziły nad tą Wisłę, jak tam był tak, jak zapachowy, jak handlowali. Wszystkim czym się dało. No to takie czasy, ja starałam się tę atmosferę tych czasów, tych stosunków polsko-żydowskich właśnie w tej książeczce dostarczyć. Wspomniała Pani o starym dworcu. Tak. Który miał duszę. Tak. I ja tutaj może troszeczkę zacytuję. Żal, że już tego dworca nie ma. Tak, gdyby istniał, powiedziałby nie jedno, bo nie jedno zobaczył. To dobre i to złe. Opowiedziałby, co działo się w ciągu wielu lat, bo od 1862 roku, w którym został pobudowany, aż do 1971, w którym został zburzony. W 1862 roku Włocławek uzyskał połączenie kolejowe z Warszawy do Bydgoszczy. To było wielkie wydarzenie, jak i to, kiedy 3 lata później oddano do użytku most na Wiśle, tak pani też, prawda, napisała. Aż pewnego dnia ktoś stwierdził, że mu nie pasuje. Komuś zaczął przeszkadzać ten piękny dworzec, który przetrwał 109 lat, miejsce zabytku architektonicznego upiększającego całe miasto i jego okolice. Zajął nijaki budynek niczym głaz, nie mający ani wyglądu, ani uroku. No tak, no to żal, wiadomo, że żal, bo mogliśmy mieć piękny dworzec, tak jak ma Kutno, czy Aleksandr, który ja tak wymagał oczywiście remontu, ale tak, znam to tylko ze zdjęć. Tak. Ja w tej książce umieściłam wiele zdjęć, nowych zdjęć, tak, które nigdy nie były nigdzie publikowane. To są zdjęcia moich przyjaciół z zagranicy, przysyłali mi. Nie wiem, czy w tej książce też, czy poprzedniej jest nawet zdjęcie na starym drewnianym moście, jak stoi mojej przyjaciółki Danusi ze Stanów ciocia. To myślę, że w poprzedniej książce. Tutaj nie. Tutaj nie. Tu są raczej... Tak, ale jest wiele takich zdjęć historycznych. Widać, to są stare zdjęcia. Tak, to są stare zdjęcia. A ja bym chciała, bo dzisiaj czyta pani Halinka, a ja bym chciała Państwu przeczytać mój ulubiony wiersz właśnie z tej książeczki, z ostatniej. I chciałabym opowiedzieć, że jak mi Mark Starzyński opowiedział historię Abrahama i jego taty Rachmila, to w której również była moja rola.
bo Abramek z Rachmilem byli razem w Oświęcimiu. Abramek był dużo młodszy od Rachmila, a Rachmil, jak się dowiedział, że Abramek jest z Wrocławka, że są z jednego miasta, to wziął tak jakby pod opiekę tego chłopca. On miał 30 parę lat, Abramek miał chyba 14 czy 15. I w zasadzie potem, jak my się poznaliśmy, Abramek mówił, że Rachmil uratował mu życie. Zawsze podrzucał mu, a to kawałek chleba, bo Rachmil skłonął, że jest kucharzem, a wcale nie był. I w ten sposób Oświęcimy miał dostęp do tego jedzenia. I po wojnie oni postanowili, że będą się szukać, że muszą się spotkać, o ile dalej będzie przeżyć. I stało się tak, że przeżył Abramek i on zamówił, że to on miał szczęście, że to, że on przeżył, to jest tylko szczęście. I przeżył również Rachmil. Ja poznałam Abramka i kiedy on opowiedział mi swoją historię, napisałam opowiadanie trzyczęściowe, które ukazało się najpierw tu we Wrocławku, a potem w innych gazetach i periodykach w całym kraju, a potem ukazało się też w Izraelu i było w internecie. I biedny Rachmil, jak umierał, powiedział do swojego syna Marka: szukaj Abramka, on musi żyć. Ja, mnie się już nie udało, skończył życie, umarł tutaj we Wrocławku. Dopiero po śmierci ojca ta rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych i ten Mark przyszedł internet, ten Mark zaczął wszędzie szukać i natrafił na moje opowiadanie w internecie i zdjęcie, gdzie stoi Abramek ze swoją żoną Elą w hełmie nad Nerem przy tablicy, którą ja pomagłam umieścić tam właśnie, w tym obozie zagłady. I jest podpisane to zdjęcie Ela i Abramek z Izraela. Jak ten Mark przeczytał, że Abramek o Eli nic nie wiedział, to sobie pomyślał, że może akurat to ten Abramek. I skontaktowali się ze mną. Ja powiedziałam, kim jest Abramek, jak się nazywa, skąd pochodzi. I okazało się, że to jest ten Abramek. Że Markowi dzięki mojemu opowiadaniu udało się Abramka odnaleźć. I wtedy Mark dzwonił do mnie, Abramek dzwonił do mnie i był płacz, i była radość, i Mark zdążył. Abramek już wtedy chorował, miał Alzheimera i było ciężko z nim bardzo. Ja jeszcze zdążyłam się z nim pożegnać i Mark poleciał jeszcze szybko do Izraela, do Stanów i też zdążyli się jeszcze poznać. Łzy romili i Abramek jeszcze opowiadał historię, którą Mark znał już od swojego taty. I w ten sposób ja poznałam Marka. Mark zaczął do mnie pisać, zaczął mi opowiadać, opowiedział mi historię życia jego ojca, który stracił żonę i czwórkę dzieci w Oświęcimiu, a któremu udało się przeżyć, jak już powiedziałam, który po powrocie tu do Wrocławka założył sobie drugą rodzinę, ożenił się i znowu ma czworo dzieci i tym jednym dzieckiem jest właśnie Mark. Mark jest jakieś 3 lata ode mnie starszy. W tym roku był we Wrocławku, żeśmy spacerowali i opowiadał mi jeszcze nowe historie. Wiele historii dzięki Markowi jest właśnie w tej książce. A ja chciałam Państwu przeczytać wiersz, który ja strasznie lubię, który ukazał się również na stronie amerykańskiej Szpilu. Jest to wiersz pod tytułem Kadisz. Kadisz jest to modlitwa za umarłych. Kiedy mi Mark opowiedział o swoim ojcu, ja stwierdziłam, że to był tak dobry człowiek, bo on, wiedząc, że zmarł swoje życie w tym obozie, ratował jednak Abramka. I napisałam ten wiersz, wysłałam do Marka, on powiedział, że piękniejszego wiersza nie czytał. Przetłumaczył go na język hebrajski, przetłumaczył go na język angielski i on właśnie w 3 tych językach znajduje się w tej książce. Kadisz. Rachmilowi Strażyńskiemu. Bez ciebie jest gorzej. Bez ciebie słońce zgubiło drogę. I noc straszy, a cisza płacze czasem. Pół wieku, odkąd cierpię codziennie. Pół wieku, jak zubożał świat.
pół wieku wielkich strat. Modlę się za Twój spokój. Składam słowa i dłonie w kwiaty. Jestem blisko przy Tobie, Tato. Jak zawsze. Jak przed laty. Bo kiedy z Markiem rozmawiałam i on mówił o swoim tacie, to on mówił z taką wielką miłością, taką wielką tęsknotą, że to mnie tak ujęło i wiedziałam, że tego ojca mi tak bardzo, bardzo brakuje. Dziękuję bardzo Pani za spotkanie. Przepraszam, głos wywołania posłuszeństwa. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ja może bym jeszcze powiedziała na koniec, też bardzo Państwu dziękuję, że kiedy odeszłam na emeryturę, to jest 2 lata, to jest najcudowniejszy czas. Powstały następne książeczki, które będą wydane w przyszłym roku. 2 już czekają, 1 jest w wydawnictwie, a 4 pisze. I tak się składa, że w tym moim życiu tak się dużo działo, że wiele tych historii to są historie autentyczne, albo przynajmniej oparte na faktach. Dopiszę teraz książkę o II wojnie światowej. I to jest historia, którą kiedyś powiedział mi Niemiec, którego poznałam pracując w urzędzie. To jest też historia na osobny wieczór. I tragiczna historia. Wydawałoby się, że Niemcy to tylko oprawcy. A Niemcy też byli ofiarami. Ja piszę o takiej właśnie ofierze wojennej, o Niemcu i o dziewczynie z Wrocławka. Rzecz działa się naprawdę. Napisałam też książkę pod tytułem Wieczny urlop, bo kiedy przeszłam na emeryturę, to moja koleżanka Grażynka powiedziała, jakie my jesteśmy szczęściarze, my mamy nareszcie wieczny urlop. I Bogusia, która ze mną pracowała, też nie mogła się razem ze mną doczekać tego urlopu. Jest to najwspanialszy czas, bo możemy realizować swoje zamiłowania, pragnienia, jakieś hopy. Ja to właśnie robię. I jest książeczka, którą stworzyłam razem z moimi wnukami, których dzisiaj niestety nie ma, bardzo ubolewam, ale dziewczynki się rozchorowały. Książeczka, do której okładkę zrobiła 7-letnia Marysia. Zrobiła piękny obrazek i byłam zachwycona, stwierdziłam, że to będzie właśnie okładka. Ale zawarte w środku opowiadania to są takie, ja nazywam opowiastki o dzieciach dla rodziców i dziadków. I to są fajne takie stwierdzenia, które używa młodsza Basia i mówi: ja ublam tą różową sukienkę, dobrze? Ublam. I to są takie różowe pelikany, są dżdżowniczka, którą kocha i jest jej przyjaciółką. No to są fajne takie rzeczy. Myślę, że każda babcia, która ma wnuki, to wie, co to znaczy. Jest jeszcze książeczka pod tytułem Karuzela życia. Karuzela życia, którą skończyłam, którą teraz czyta moja Grażynka, bo ona jest takim numer 1 czytelnikiem i osobą, która opowiada mi, co w tej książce jej się podoba, albo jej się może nie podoba, ja to biorę bardzo sobie do serca. I to jest też książka oparta na faktach. To są takie rzeczy z życia wzięte, ale to już na przyszły raz. Czyli znowu będzie coś nowego. Tak, w inny sposób. Poznamy Panią od innej strony. No i myślę, że tak. Staram się, żeby każda książka była trochę inna. Staram się inaczej pisać, tak jak powiedziałam. To jest to, co miałam już tak chyba jeszcze, myślę sobie, rozumieć.